witam Cię serdecznie tekstami biblijnymi z książeczki z Biblią na co dzień. Pierwszy wiersz wyjęty jest z trzeciego rozdziału Księgi Kaznodziei Salomona. Wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki. Nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć. Natomiast drugi wiersz wyjęty jest z listu do Rzymian z rozdziału 11. Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże. Od lat media podnoszą dość kontrowersyjny temat, jakim są tak zwane zaprogramowane awarie sprzętu, który kupujemy. Inaczej nazywa się to planowane postarzanie produktu. I chociaż oficjalnie nikt niczego nie potwierdza, to bez trudu zauważamy różnicę w żywotności naszych sprzętów, tych sprzed lat, a tych kupowanych obecnie. Jakość nie wydaje się już tak ważna jak osiągi sprzedaży. Człowiek, chociaż stworzony i przeznaczony do wieczności, zmaga się z czymś podobnym do planowanego postarzania produktu. Nie chcemy tego tak nazywać. Chociaż biologicznie pewne jest to, że między 25 a 30 rokiem życia nasze ciało wchodzi w etap powolnego starzenia się. Może właśnie dlatego tęsknimy za czymś trwałym, pewnym. Z taką tęsknotą oglądamy gwiazdy, które po prostu tam są, niezależnie od naszych okoliczności. Chodzimy po górach, spacerujemy nad morzem, by chociaż trochę pobyć wśród tego, co zdaje się być tak niezmienne, tak majestatyczne. Czy nasze tęsknoty spełzną na niczym? Jest to bardzo prawdopodobne. Jeśli jesteś statystycznym obywatelem tego świata, tak zwaną większością, wtedy tym, co cię prowadzi, co determinuje twoje życie, to są twoje zmysły, twoje pragnienia, twoje odczucia, twoje wnioski. Jeśli jednak naprawdę szukasz wieczności i myślisz o niej, nie możesz szukać w sobie ani w innym człowieku. Musisz szukać u źródła, u tego, który jest wiecznością. To, co On czyni, trwa na wieki. Nawet ten świat, który uległ skażeniu grzechem, zostanie odnowiony, bo Bóg przynosi odnowę. O tym pisze kaznodzieja Salomon w następnym wierszu. Bo Bóg przywraca to, co przeminęło. Uczynił to możliwym przez dzieło swego Syna, który umarł i zmartwychwstał, aby każdy, kto w Nim szuka ratunku, mógł zostać uratowany. Jeśli masz świadomość tego, co przeminęło w tobie, wokół ciebie, jeśli wiesz, że przemijasz, pamiętaj, że Bóg przywraca to, co przeminęło. I ten dar, i to powołanie ciebie do życia jest niezmienne i nieodwracalne. Czy odpowiesz dzisiaj? Czy zaufasz? Panie Boże, wzywasz nas do życia. Wzywasz nas do wieczności, do społeczności z Tobą. Daj, Panie, byśmy Twój głos mocą Twego Ducha Świętego mogli usłyszeć i odpowiedzieć na ten głos i trwać przy Tobie i Tobie ufać. Prowadź nas dzisiaj przez Pana Jezusa. Amen. Życzę dobrego, spokojnego dnia.